Cześć, Paweł Łukasik z tej strony. Jakiś czas temu zapowiadałem książkę Język C-Sharp 6.0 i Platforma .NET 4.6 wydaną przez wydawnictwo PWN i powiedziałem, że nagram jej recenzję. Nie chciałem tego robić bez przeczytania tej książki. Jak możecie zobaczyć, książka jest dość duża, więc trochę czasu mi zajęło jej przeczytanie. Ale tak naprawdę nie przeczytałem jej całej, bo ona jest naprawdę, naprawdę duża. Przeczytałem jej trochę, natomiast wydaje mi się, że to, co się zapoznałem, pozwala mi w miarę dobrze ją zrecenzować, dlatego teraz właśnie to robię. Tak, książka jest duża, jest ponad 1300 stron, więc jest tego sporo. Jest tego sporo i to nie jest książka, którą weźmiecie sobie do plecaka i będziecie sobie czytać ją w autobusie, czy nawet do poduszki. Jest to raczej kompendium wiedzy, które będzie stać u Was na półce, do którego będziecie sięgać, gdy będziecie szukać jakiejś informacji. Więc na minus może być ten format, ponieważ on jest nie tylko duży, jako tak widzicie, duży, to też jest dużo stron. Natomiast to, że tych stron jest dużo, powoduje, że wszelkie tematy mogły być dość dobrze omówione, tak? To nie jest tylko wspomniane rzeczy, jeśli chodzi o język C-Sharp i platformę .NET. Natomiast są te tematy dość dogłębnie poruszone i też jest ich sporo, tak? Tutaj mamy tak naprawdę przejście od początków, tak? Czyli co to jest platforma .NET poprzez ILA, i skończywszy na jakimś WPF-ie, czy ASP.NET, MVC, czy Web API. Więc naprawdę zakres tematyczny jest szeroki i to jest na plus, tak? Więc tutaj ten format może być z jednej strony traktowany jako minus, z drugiej jednak daje to, że autorzy mogli dość sporo tematów poruszyć. Co jeszcze? Jeśli chodzi o samo tłumaczenie, tak? Bo jest to książka tłumaczona, jest ok, nie ma jakichś dziwnych zwrotów, w których zastanawialibyśmy się, co tak naprawdę dany zwrot znaczy. No może od czasu do czasu pojawiają się jakieś takie może mniej zrozumiałe terminy. Ja tak jak mówię, nie czytałem całej książki, natomiast przeczytałem pierwszy rozdział, czyli filozofia .NET, przeczytałem rozdział o ILU oczywiście, przeczytałem też rozdział o ASP.NET MVC i Web API. Czyli tak naprawdę początek, środek i końcówka tej książki. I tak jak mówię, są dość dobrze napisane. No mówię, te zwroty czasami trasowanie, no, czyli routing, tak, no, paczkowanie. Tak naprawdę, no, nie wiem, czy ktoś korzysta z takich polskich zwrotów. Ja raczej korzystam z anglojęzycznych, natomiast to też nie jest tłumaczenie, którego nie można by się domyślić, co tak naprawdę znaczy. Poza tym też przy jakichś tam tłumaczeniach jest oczywiście wersja angielska też podana, więc tutaj też nie trzeba się zastanawiać, tylko jest po prostu wyjaśnione, co tak naprawdę tutaj jest, zostało przetłumaczone. Nie wiem, może z takich dziwniejszych, inżynieria wahadłowa. Nigdy się nie spotkałem z takim terminem, natomiast jest tutaj użyta inżynieria wahadłowa. Więc nie ma co narzekać, tak? Tłumaczenie jest ok. Nie będziecie mieli co chwilę zastanawiać, nie będziecie musieli się co chwilę zastanawiać, co de facto autor miał na myśli, bo jest to zrozumiałe, przynajmniej w tych rozdziałach, które czytałem. Oczywiście jakieś tam pomyłki są, tak? To też parę mi się udało znaleźć. Też pytanie, nie wiem, czy to jest pomyłka w tłumaczeniu, czy już w samym oryginale. Do oryginału nie miałem dostępu, natomiast ewidentnie jest jakiś błąd, ponieważ w treści tak jakby książki czy rozdziału jest, że czegoś nie będziemy robić, a de facto przykład pokazuje, że akurat to robimy. Więc jakieś takie drobne rzeczy się zdarzają, natomiast to też nie jest coś, czego nie można by się domyślić no tak jakby od razu, tak? To nie jest coś, nad czym spędzimy duże godziny, bo tak jakby nie wiemy, o co chodzi. Więc podsumowując, książka jest
jak najbardziej godna polecenia. Jeżeli potrzebujecie książki, która traktuje bardzo przekrojowo, tak, całą platformę .NET i język C#, gdyż tak jak mówię, mamy zaczynając od filozofii .NET, poprzez jakieś podstawy, programowanie obiektowe, poprzez jakieś bardziej zaawansowane tematy jak IL czy Assembly. Mamy też refleksje, mamy też, skończywszy na ASP.NET, czy MVC, czy WPF-ie, więc zakres jest naprawdę szeroki i tutaj możemy tak naprawdę zgłębić wiedzę we wszystkich tych tematach. Co jeszcze mogę powiedzieć? No nic. Wydaje mi się, że jak najbardziej, jeżeli szukacie książki traktującej platformie .NET, to mogę tą książkę polecić z czystym sumieniem.